Lech Poznań w niedzielę rozegra swój trzeci mecz w tym sezonie z Wisłą Kraków. W Ekstraklasie lepsza okazała się Biała Gwiazda, która wygrała 3-2. W Pucharze Polski bardziej korzystnie zaprezentował się Kolejorz, pokonując Wiślaków 2-0. To drugie spotkanie Lechici wspominają zatem lepiej, z jednym zastrzeżeniem. Wisła wtedy przyjechała nie najsilniejszym składem, teraz mecz będzie całkiem inny w Krakowie, ale mam nadzieję, że zagramy tak jak tutaj z Górnikiem i pokażemy swoją silność zespołu. Prawda jest taka, że bardzo długo nie było dobrze w drużynie Lecha, ale ten ostatni mecz pokazał, że potrafiliście się podnieść i teraz wydaje się, że wystarczy pójść za ciosem. Wydaje się tak, ale musimy to udowodnić po prostu na boisku, to, że to nie był przypadek, jeden mecz z Górnikiem, tylko tak musi być cały czas. Wisła Kraków, co sądzisz o tym rywalu? Jemu też się ostatnio wiedzie, ostatnio w kratkę. W kratkę, tak. No, zremisowali ostatnio z Piastem Gliwice w Gliwicach, ale my tam przegraliśmy. No. Jest to dobry rywal, naprawdę ma kilku bardzo dobrych zawodników w obronie, w ataku i w pomocy. Naprawdę, no, mogę się wypowiadać w samych superlatywach, no, mają dobrą jedenastkę i trener Smuda dobrze to poukłada. Który z Wiślaków jest twoim zdaniem najgroźniejszy? No, jak przechodziłem tu do drużyny, był taki piłkarz z Bałkanów, Semir Stilicz. No. Dalej jak się go ogląda, to naprawdę można się zachwycać, jak on panuje nad piłką, jak gra. A mam nadzieję, że z nami tak mu nie będzie dobrze szło i poradzimy sobie z tym. Ostatni taki klasyk, to graliście z Legią Warszawa i było bardzo ciekawe spotkanie. No to spodziewamy się, że w Krakowie przy Reymonta będzie podobnie. No, też mam taką nadzieję, że damy kibicom radość, bo wiem, że kibice z Lecha też jadą na to spotkanie i będzie ciekawie.